witam serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy coś, co raczej nie jest skierowane bezpośrednio do kolekcjonerów, a bardziej do grających, czyli Trainer's Toolkit edycji czwartej, oczywiście z legendarnym Arkerusem. Tak, 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 w tym roku będzie Arkerus. Tak, to jest produkt, który przyjął się bardzo świetnie, zwłaszcza wśród osób, które grają albo chcą właśnie na przykład składać deki. Stąd też nazwa Trainer's Toolkit. Nie jest to coś, co, nie wiem, wyprzedaje się w przeciągu paru chwil z tego powodu, że nie jest to, tak jak sobie wcześniej, produkt bardziej kierowany do grających. Nie oznacza to, że nie ma tam boosterów. No, bardzo idealny na rzecz właśnie dla osób, które chcą zacząć grać oraz nawet i składać deki. No bo co by tu tam mamy? Mamy oczywiście koszuleczki z tej edycji, które wyglądają całkiem spoko. Mamy... Kocik nie będziemy pokazywać. Mamy oczywiście samego Arkerusa Vistar, który ma te swoje umiejętności typu Trinity Nova oraz Starbrief, który umożliwia właśnie chociażby wyszukanie dowolnego rzeczniast na karty, no Starbrief, no potem trzeba, bo tam jest jeszcze jedna promka, bo w tej edycji tutaj są dwie promki akurat, bo oprócz Arkerusa Vistar mamy zwykłego Arkerusa, no i mamy tutaj najbardziej podstawowe rzeczy, Switcher, Candy Siri, Serczy, Pokegiry, Palpady, no to co mi brakuje. Sporo rzeczy takich najważniejszych, tu mamy Turbo Energy Roxan, czyli takich grywalnych kart. Nie kolekcjonerskich, ale takich bardziej grywalnych. Jest nawet Boss Order, no. To są takie karty grywalne, możecie zauważyć. Tu mamy jeszcze nawet paczkę energii. Tam jest ona podwojona w tych toolkitach. Tam jest tego dwa razy więcej niż w przypadku, kiedy kupujemy na przykład Elite Trainer Box. Tutaj jest tak dwa razy tyle, czyli 150 kart. To jest dużo tego. Starczy. Mamy tu całkiem ładne nowe markery. Poison oraz Burned. Czyli tak one wyglądają. One są plastikowe, nie są to metalowe, to są plastikowe markery. One wyglądają całkiem spoko. Nie jest jakaś konieczność, żeby dać opcję. To są takie nowe, redesignowane markery. Z tych takich, no i mamy bardzo ładne, nieco złoto-czarne kostki, no i ogólnie taką złotową kosteczkę. Mamy jeszcze marker Vistar, czyli coś, co jeszcze będzie grane. Do boosterów przejdziemy na koniec. I tu mamy oczywiście toolkita, w którym to wyjaśniamy. Tutaj mamy na przykład, jak złożyć Arker z Giratina. No, tylko trzeba, widzę, takich już z 4, ale 3. Co tutaj jest tu pokazane, na przykład wariant Arkeru z Giratina. Tu można zauważyć, że tutaj jest papier kredowy, zamiast powlekawki mamy, no, poproszenie chyba tej instrukcji by w tych powlekanych, a tu mamy, można zauważyć, papier kredowy. To nawet widać na drukach. Tu mamy, jak zbudować sobie podstawowy build. Co tam jest? No i tutaj jest jeszcze właśnie ten Arkerus Giratina do złożenia. No i 4 boostery! Mamy 2 boostery z najnowszego dodatku Palead Evolved. Mamy jeden base set Scarlet Violet, no i Silver Tempest. Czyli Silver Tempest, czyli taki ostatni booster, no właśnie z Sword and Shield. Ogólnie ostatnia seria taka pełnoprawna. Może zaczniemy od Silver Tempest. On jest najstarszy. No nie. Tutaj jeszcze się przekłada na 4, bo teraz jest już inaczej. Tu mamy Energię, tu mamy Golbat, Fusion Girl, mamy Donfę, mamy Wellmira, Miss Drefus,
Mamy Growlite'a, mamy Drowsiego, mamy Vulpixa, mamy Reverse Krogada, czyli nie ma nic. No i Pony, czyli tak jak klon Manaphy. No a teraz przejdziemy do base set z Scarlet and Violet. A, w tej serii już te kody nie będą takie sugestywne, jeśli o to chodzi, więc tutaj tym razem jest jedno. Czyli mamy ognistą energię, mamy Hurdona, mamy Celtoli, mamy Magikarpa, Magnezona, elektrycznego generatora, mamy jeszcze tego Wukito, mamy Judge'a, bardzo grywalna karta, więc szkoda, żeby nie było. No i Meditate Reverse. Poker Gear w rewersie, który był już przedtem. Ja pierniczę! Co się trafiło? Full Art Galvador EX! Nie dość, że grywalne, to jeszcze na dodatek. Tak, kurde, Full Art! No nie ma, nie brakuje chętnych. No i teraz przejdziemy do najnowszego, niedawno wydanego dodatku. Cóż, jak czego był Chow Pile, to w ogóle byłby cud. Znowu, nie sugerować. No i mamy psychiczną energię. Mamy Woteler, to jest nowy, Frukoko, Brambil. Kulfanta mamy. Tu mamy jeszcze Naklestak. No niektóre Pokémony są trudne do wymówienia. Mamy Crowviscura. Mamy Jet Energy, czyli coś grywalnego. To jest ta nowość. Jet Energy. Mamy Slowpoke Reverse. Mamy Grify Reverse. Nie, no DDNX. No Tondro. Nie no, kurwa. DDNX! Jakby mało dorobku było. Tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj te kody już tym razem nie są tak sugerujące. Wiem, bo otwierałam. No tu mamy energię, tu mamy. Cetodelt, to są te nowe Pokémony, więc ciężko. Schnuddle. Funlikis. Jinglepuff. Tu mamy Crownighta. Senaipa. Tu mamy paradajskiego Taurosa. Luxio, mamy Mizmerus w rewersie, to są dwa, Frukoko w rewersie i mamy takiego Gargantilla. No ale w sumie i tak dwa trafy na 4 boostery to jest tak dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wiecie co się trafiło. Więc to na dziś tyle, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.